Siemanko, witam Was w kolejnym Tech Newsie. Tak jak Wam wczoraj obiecałem, dzisiaj mówimy sobie o nowych gniazdach pod nowe procesory Intela, bo jak na to, kiedy ich się spodziewamy, a spodziewamy ich się tak naprawdę już pod koniec tego roku, prawdopodobnie wrzesień, październik, nawet zobaczymy ich prezentację razem z ramami DDR5, tak ciągle mało wiemy o gnieździe, na jakim będą bazować te procesory aż do dzisiaj. Dzisiaj Wam powiem, jak będzie wyglądać to gniazdo, czy chłodzenie będzie się zgadzać z tym, które mamy obecne teraz. No i wiecie, wszystko co może Was interesować, czy wszystko to też nie wiem, ale na pewno dużo informacji, więc zapraszam do dzisiejszego odcinka. Proszę też, jeżeli Wasze filmy się podobają, zostawcie suba. Dziękuję wszystkim tym, którzy już subują i tymczasem zapraszam do oglądania. Okej, dzisiaj wydaje mi się będzie krócej niż jeżeli chodzi o AM5 i ich nowe LGA 1718. Nie da się ukryć, że nagrywam ten odcinek od razu po tym, jak nagrałem o gnieździe AMD, więc ale taki mamy wysyp informacji. W poniedziałek najczęściej tak jest, wiecie, przez weekend nagromadzą się jakieś wycieki, no i przychodzą redaktorzy włączają się do pracy po weekendzie i od razu leci tych ciekawych informacji. Poniedziałek, wtorek zawsze mamy ich moim zdaniem najwięcej. Czasami się zdarzy coś pod koniec tygodnia, ale jednak tendencja jest taka, jak nagrywam od września te newsy, że poniedziałki zawsze mają najciekawsze informacje, więc pod tym względem lubimy poniedziałki. Pod każdym innym już tak średnio. Okej, więc zacznijmy od tego, że gniazdo będzie prostokątne, nie będzie tak jak teraz kwadratowe, a będzie prostokątne, wymiary 35,5 mm na 45 mm. Otwory będą rozmieszczone na planie kwadratu, więc będą kwadratowe, ale będą inaczej rozmieszczone otwory pod chłodzenie niż miało to miejsce w przypadku pozostałych podstawek. Tak naprawdę wsparcie Intel miał wsparcie dla tego samego typu chłodzenia od samego początku rodziny procesorów Core, od LGA 1156 poprzez 55, poprzez 50, poprzez 51 i tak aż do 1200. Jeżeli coś pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Cały czas mieliśmy te same otwory, te same chłodzenia pasowały i w sumie to było całkiem spoko, ale teraz nadchodzi całkiem nowe gniazdo. Tutaj nie mamy jakby na myśli tylko to, że procesory się zmieniają, bo procesory Intel Alder Lake, no i prawdopodobnie ich kolejne generacje będą procesorami prostokątnymi, zmienia się też gniazdo, ale ja tak sobie myślałem, że przecież mógłby zostać ten sam pattern, czy to jest ta sama jakby wzór otworów pod chłodzenie, bo w czym to przeszkadza? Ten procesor nie będzie dużo większy, nawet nie będzie tak wielki jak procesory obecne i poprzedniej generacji HDT Intela, więc tutaj zupełnie takie chłodzenie jak mamy obecnie wodne, czy też część na pewno chłodzeń powietrzem, tych już ze średniej półki w górę, zupełności wystarczyłoby do takiego nowego Alder Lake'a, który będzie w niższym procesie technologicznym, więc sprawność energetyczną też będzie miał lepszą i nie sądziłem, że Intel zmieni te otwory. Sądziłem, że dalej będzie kontynuował to wsparcie. Ale w związku z tymi informacjami, które nadeszły, już wiem, dlaczego tak swoją decyzję zmienił. Ponieważ cały socket ma się różnić kształtem, ale też wysokością. Ma być cieńszy, procesory mają być cieńsze, więc będzie to wszystko na płycie głównie dużo niżej osadzone. I jeżeli ktoś wziąłby takiego Alder Lake'a i próbował na nim zainstalować chłodzenie, które jest przystosowane pod wysokość socketu obecnego, który jakby nie zmieniała się ta wysokość socketu przez ostatnie lata, to chłodzenie mogłoby nawet go nie dotykać, tego procesora, i byłby problem. Stąd zmiana nie jest wywołana jakby chęcią tutaj tego, że wiecie, że zmieniamy, bo zmieniamy, tylko żeby, no, myślcie tym takim, no może to jest stereotyp pewien i ja nie lubię powielać stereotypów, ale go powielę tutaj teraz, za co przepraszam, jeżeli kogoś urażę. Myślcie jak Amerykanie, nie? To jest taki naród, gdzie jak nie napiszą w instrukcji obsługi mikrofalówki nie wsadzać tam kota czy telefonu, to oni to zrobią, po czym jak coś spieprzą, to pójdą do sądu, żeby dostać odszkodowanie od firmy, która to zrobiła, bo nie napisali nie wkładać kota do mikrofalówki. Więc oni są tam, te firmy wyczulone, żeby zrobić wszystko, żeby użytkownik czegoś nie spieprzył, bo jak użytkownik coś spieprzy, bo jest za przeproszeniem idiotą,
to potem ich pozwie i będą musieli mu zapłacić kasę, no bo tak to działa w Stanach. I wiecie, to są firmy jednak amerykańskie, nastawione głównie na tamten rynek, no i jednak na tamtym rynku robią największe pieniądze, więc my, u nas to by ktoś pomyślał, no ma problem, no wsadził sobie źle chłodzenie, to mu się procesor przegrzewa i ma problem, jak jest taki, jaki jest, nie myśli, to jego sprawa. No nie. W Stanach firmy myślą troszeczkę inaczej, że jak użytkownik nie pomyśli i zrobi coś arcygłupiego, to nie będzie problem użytkownika, tylko ich problem, bo on potem do nich przyjdzie z pozwem. Więc myślą już tak, żeby czasami użytkownik czegoś nie popsuł. No a że tutaj cały socket będzie niższy, widzimy to na wykresach, będzie co najmniej o milimetr niższy. Co prawda na obrazku poglądowym to wygląda tak, jakby był dwa razy cieńszy, ale też procesory będą cieńsze, więc będą to już naprawdę takie cieniutkie wafelki. Co prawda i tak grubość tej płytki, na którym jest osadzony krzem, zmieniła się przez ostatnie lata. Teraz ostatnio nawet zmieniła się grubość IHS-u, czyli ta różnica między krzemem, który dotyka IHS, jest teraz, a od promiennikiem ciepła w postaci chłodzenia jest bliżej to wszystko, bo IHS jest cieńszy choćby właśnie w 10 i 11 generacji procesorów Intela. Natomiast teraz to wszystko ma być cieńsze. Dlaczego tak jest? Nie wiem, być może właśnie chodzi o lepszą efektywność energetyczną i termiczną, co za tym idzie. Intel też zawiązał współpracę z Cooler Masterem, który ostatnio wypuścił swoje chłodzenie Sub-Zero, które ma wbudowane ogniwa Peltiera i nie jest to absolutnie nic nowego. To ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem i takie mody widziałem, jak takie antyczne jeszcze komputery z naszej perspektywy właśnie były próby chłodzenia ich ogniwa Peltiera, więc nie jest to absolutnie nic nowego. Z ogniwami Peltiera jest ten problem, że potrzebują dużo prądu, żeby osiągnąć efektywne chłodzenie. Stąd też takie ogniwo na procesorze bierze tyle prądu, co procesor, co za tym idzie, cały komputer bierze dużo więcej prądu. Zaletą takiego chłodzenia może być to, że faktycznie możemy stosunkowo małe to chłodzenie mieć. Więc nie zdziwiłbym się, jakby Intel chciał do najwydajniejszych procesorów Alder Lake dorzucać takie chłodzenie w zestawie, bo ono też będzie dużo droższe niż te chłodzenia, które Intel teraz dorzuca. Intel też musi zmienić swoje chłodzenia boksowe, bo te chłodzenia boksowe są już od pierwszej generacji takie same. Ba, jakby one były takie same, to by było jeszcze w porządku. Kiedyś do procesorów tam Intel i3, i5, i7, głównie do i5 i 7 były dorzucane z miedzianym rdzeniem te boksowe kulery Intela i to były naprawdę, te kulery były całkiem w porządku. Tam był taki rdzeń miedziany, okrągły, o dość dużym odpromienniku ciepła i te stare chłodzenia boksowe Intela były dużo lepsze niż teraz to, co teraz dostajemy, gdzie ten rdzeń jest aluminiowy, w środku jest pusty i jeszcze nawet nie pokrywa całego IHS-u. Tragiczne są te chłodzenia i Intel powinien je zmienić. Tutaj AMD dużo lepsze, wydajniejsze i ładniejsze rozwiązania ma. Być może właśnie Intel chce raz, zmienić takie chłodzenie boksowe na dużo lepsze. Mamy tutaj jakiś taki rysunek poglądowy takiego chłodzenia. Nic z niego nie wynika, prawdę powiedziawszy, wygląda ono jak stare chłodzenie boksowe Intela, ale ja mam takie podejrzenie, że raz, że chcą wprowadzić nowe boksowe chłodzenia dla każdej absolutnie gradacji swoich procesorów od i3 do i9. Dla i3, i5 prawdopodobnie będą chłodzenia zwykłe, konwencjonalne, natomiast być może dla i7 albo tylko dla i9 zastosują chłodzenie właśnie z ogniwami Peltiera i to chłodzenie prawdopodobnie Intel chce, żeby było kompaktowe, żeby ono nie wystawało, nie było to jakieś IO czy coś takiego, tylko było to chłodzenie boksowe, ale jednocześnie wydajne. Takie chłodzenie będzie zużywać dużo prądu, ale może być bardzo małym, kompaktowym chłodzeniem wielkości boksowego chłodzenia, może troszeczkę większym, o bardzo fajnej wydajności i takie chłodzenia mają też tą zaletę, że mogą być, ale nie sądzę, żeby to było bez niemechaniczne rozwiązanie, bez żadnego wentylatora, ale potencjalnie mogłoby być to chłodzenie bez wentylatora, chociaż jest to ryzykowne, bo jednak ogniwo Peltiera z jednej strony jest zimne, z drugiej strony jest ciepłe i jednak z tej ciepłej strony dobrze, żeby był odpromiennik ciepła, no i jakiś wentylatorek na to
nałożony, więc prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Zobaczymy, co koniec końców Intel wykombinuje, natomiast są takie właśnie plotki, że podjęli współpracę z Cooler Masterem i pracują nad budową takiego chłodzenia opartego właśnie o ogniwa Peltiera. Fajne byłyby takie chłodzenia boksowe, no niestety tutaj nie da się fizyki przeskoczyć i ogniwo Peltiera im chłodniejsze, tym więcej prądu bierze i z jednej strony, z drugiej strony wydziela więcej ciepła. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno projekt jest ciekawy i warty uwagi, tak samo jak na przykład samo Cooler Master Sub-Zero. Jak ono się dokładnie sprawuje, no to jakieś tam recenzje widziałem. Nie jest to jakaś super rewolucja. Jest to jakaś ciekawostka, ale super rewolucja to jeszcze nie jest. Ogniwa Peltiera są znane od ponad 150 lat. Więcej. 1820 któryś, albo 80 któryś to był Peltier. Nie pamiętam już. Fizyka i takie rzeczy były dawno temu. Natomiast XIX wiek to był pan Peltier i on wtedy sobie zaobserwował właśnie efekt Peltiera, więc jest to rozwiązanie starsze niż monokryształ krzemu, z którego wytwarzane są procesory, a który też już prawie 100 lat ma. Z takich rzeczy zaczynamy korzystać. Jednak fizyka tam są rzeczy, które się absolutnie nie starzeją. Znaczy, niektóre może tak. Klasyczna... Znaczy nie, no to wszystko cały czas działa. Dobra, nie wchodzimy teraz już w fizykę, chociaż to jest super sprawa. Ale fajny projekt i mam nadzieję, że ten projekt będzie dowieziony jak najszybciej do końca, że zobaczymy te chłodzenia nowe boksowe, bo to, co teraz Intel pokazuje, to jest tragedia. No, rozumiem zmianę tych gniazd i jeżeli chodzi o rozstaw chłodzenia, tutaj się nie martwcie, na pewno 99% chłodzeń od średniej półki w górę dostanie nowe te zestawy montażowe pod LGA 1700. Nie sądzę, żeby tutaj było tak, że chłodzenia będą niekompatybilne. One będą niekompatybilne z tymi zestawami montażowymi na LGA 1200 i wcześniej, na tym, co jest obecnie, ale na pewno producenci wypuszczą takie zestawy montażowe, dlatego ja się nie martwię, że mojego Alfa Coola Iceberga na pewno na takiej LGA 1700 będę w stanie zamontować, bo taki zestaw montażowy wypuszczą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli nie wypuszczą, to nie będzie to jakby wina Intela, ale wina producenta, że nie chciał takiego zestawu montażowego zrobić. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie o nowym gnieździe. Dajcie znać, co sądzicie o tym boksowym coolerze na ogniwach Peltiera. Czy to spoko pomysł, czy raczej nie? No i cóż, zapraszam Was dzisiaj o 20 na live'a, bo mamy wtoreczek. Znaczy, ja to nagrywam w poniedziałek, ale Wy to oglądacie we wtorek. Zapraszam Was o 20 na live'a. Nie mogę się doczekać, aż sobie pogadamy na live'ie. Może w końcu dzisiaj w coś pogramy. A jak ktoś nie chce wpaść na live'a, no to trudno. Widzimy się jutro o 17:45 w kolejnym odcinku. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostaw suba. A ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!